Dziś chciałbym poruszyć pewną kwestię, bo często spotykam się z pytaniem, kiedy powiększać piersi. Lato, jesień, zima, kiedy jest najlepszy okres. Trzeba uwzględnić parę rzeczy. Nie jest to leczenie, które jest tak zwanym leczeniem lunchowym. Dziś operacja, za tydzień 100% efekt. To jest niemożliwe, trzeba więc przyjąć pewien dystans. Już dziś, czyli w okresie takim. Schodzących wakacji można myśleć o tym, żeby dobrze estetycznie i, e, wyglądać przed następnym sezonem, sezonem wiosennym, letnim, gdyż potrzeba kilku miesięcy, aby dojść do siebie, uzyskać naturalny efekt, by piersi właściwie się ułożyły i dały naturalny rezultat. To moja rada, aby myśleć o tym trochę wcześniej. A efekty będą na, 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 za kilka miesięcy takie, że można, się, można plażować, można yy, odsłaniać piersi, to wszystko jest możliwe. W rozsądnym postępowaniu. No i jeszcze ważna uwaga należy też rozważyć wybranie najbardziej optymalnego implantu, który pomoże uzyskać ten efekt naturalności. E implanty ergonomiczne, technika endoskopowa pozwala ukryć skutki operacji. Pierś jest gładka, równa, czysta, bez elementu skazy, e skazy bizny. Blizna jest ukryta bardzo dyskretnie w okolicy, w okolicy pachy, niewidoczna dla e, innych osób, a same skutki operacji e, są praktycznie nie do zidentyfikowania, gdyż zastosowanie drugiej generacji implantów ergonomicznych e, powoduje, że te implanty są naturalne, tak jak e, naturalna pierś. Nie ma wyczuwalnych granic między piersią a implantem, i to jest bardzo ważna informacja, szczególnie dla kobiet młodych, szczupłych, a dodatkowo jeszcze ćwiczących, aktywnych fizycznie, bo to jest duża bolączka, znaleźć odpowiednie rozwiązanie, a to rozwiązanie są w zasięgu ręki. Zapraszam na konsultacje. Panie, które oczekują idealnego, naturalnego rozwiązania dla swoich piersi. Janusz Jaworowski, Klinika Tajnes.